Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. To jest punktu 10. Druk numer 265. I to jest uchwała w sprawie zmiany na liście zadań priorytetowych na rok 2013. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się kwotę na zadanie pod nazwą komunikacja z mieszkańcami. Paragraf 43.002 Gazety Bronowickiej do kwoty 18 520 zł. Paragraf drugi. Pozostałą kwotę w wysokości 1 980 zł przeznacza się na nowe zadanie pod nazwą Szkoła Podstawowa nr 138. Wykonanie audytu w zakresie termomodernizacji budynku. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. W wyniku procedury przetargowej na drugą Gazety Bronowickiej powstała kwota w wysokości 1980 zł, w związku z czym zarząd zaproponował wyżej wymieniony jej program. Ja tylko tu dodam, że wcześniej uchwalaliśmy właśnie listę rankingową do wyceny i nie ukrywam, że no, istotną sprawą może być przy wycenie też, czy później wprowadzeniu do realizacji audyt termomodernizacji budynku. I stąd prośba, żeby przegłosować tę uchwałę, ale opinia Komisji Edukacji? Pozytywna. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Panie Przewodniczący, chciałam zapytać, czy naprawdę wiemy, czy to jest ten audyt potrzebny? Przecież w tej szkole okna są wymienione, potrzeba tylko zaizolować i zrobić elewację. Czy ktoś już zwrócił się z opinią, czy ten audyt jest potrzebny w ogóle w tej szkole, czy w ogóle potrzebna jest ta uchwała? Może na coś innego trzeba by pieniądze przeznaczyć? Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, zamykam dyskusję, odpowiadam na Pani pytanie. To znaczy, no, powiedziałem tak trochę przekornie, to ja bym oczekiwał Pani jako projektanta, architekta, czy jest potrzebny audyt? Nie, jest Pani? Nie jestem się, że jest Pani. Jestem projektantą, ale nie jest Pani. Proszę Panią, jest potrzebny, dlatego, że taki audyt wykaże, jaka grubość styropianu czy docieplenia jest potrzebna dla budynku i w jakim okresie czasu zwrócą się koszty nakładu na termomodernizację. To pokaże też być może nawet kwestie dotyczące, jakie będą oszczędności i kiedy te wszystkie koszty się wrócą. I taka jest zasada. Tak. Jeśli chodzi o na przykład o docieplenie budynków, to jest zupełnie inna rzecz, ponieważ w tej chwili obowiązuje ustawa, że dla budynków, które podlegają izolacji, musi być odpowiednie współczynniki na ściany i muszą być zapewnione. I tutaj te współczynniki po prostu nie są potrzebne. Musi być na przykład 0,3 wata na, proszę nie mówić jakiej jednostki, i po prostu muszą być po prostu odpowiednie współczynniki. I to jest bardzo nie trzeba do tego audytu, a okna są wymienione i okna też już spełniają te warunki. Nie są wszystkie okna wymienione, to po pierwsze. Ma Pani błędną informację, ma Pani błędną informację, a po drugie, tak jak mówię, to jest kwestia technologii. Z czego są ściany zbudowane, na których ścianach jest największy ubytek, no może się okazać, że ściana zachodnia potrzebuje grubszego docieplenia, południowa mniejszego, a jeszcze wschodnia czy zachodnia jeszcze inne. I to pokazuje audyt termomodernizacyjny. Niezależnie od tego, chcę Pani powiedzieć, że nie popełniamy jakiegoś błędu tutaj strasznego, z uwagi na to, że jak Pani wie, ZEO ustaliło listę szkół, w których będzie przeprowadzony audyt. Na podstawie tej listy, jeśli chodzi o tej listy szkół, w których zostanie przeprowadzony audyt, będzie przeprowadzana termomodernizacja szkół. A to oznacza, że patrząc perspektywicznie do przodu, jeśli ta szkoła będzie mieć audyt termomodernizacyjny, to tak jak to tam Pan mówił, Pan Nowak, że załatwiłem, zdobyłem, to tak postaram się zdobyć środki, aczkolwiek sprawa nie jest przesądzona, ale postaram się zdobyć środki na termomodernizację szkoły z budżetu miasta. Ale żeby to się mogło stać,
to tak jak w przypadku uchwały Rady Miasta Krakowa, muszą być audyty w danych placówkach oświatowo-wychowawczych. Ponieważ ta szkoła nie znalazła się na tej liście, a chcę powiedzieć, że mamy ponad 400 placówek oświatowych, a zostało wskazane kilkanaście chyba, bo budżet na miasto przeznaczyło 400 tysięcy na audyty, więc staramy się zrobić audyt. Jeśli będzie tylko taka możliwość, będzie wpisana placówka do budżetu miasta. Postaram się przekonać radnych, czy się uda, to zobaczymy. A w tym momencie zyskuje Rada Dzielnicy środki na inne zadania oświatowe, które jakże są bardzo potrzebne. Szanowni Państwo, ponieważ dyskusja była zamknięta, zamykam obrady na tym punktem porządku obrad. Przystąpimy do głosowania. Kto z Pań i Panów radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jedna osoba nie głosowała. Sześć było przeszło. Nie ma innych głosów, tak? Nie, ale to jest 19? Tak. No, bardzo proszę o powtórzenie głosowania. Muszę przytrzymanie dłoni w górze. Bardzo proszę Pani Łukaszu. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki do góry, a Pana Łukasza o przeliczenie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, tak? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Na podstawie głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy już tutaj przyjęła uchwałę.